Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat identyfikacji czarów, po czym sprawdzić, że ktoś rzucił na nas klątwę. Po pierwsze, musimy zaobserwować u siebie kiepskie samopoczucie. Najczęściej są to stany depresyjne, rozpacz, ataki paniki, boli nas stale głowa. Budzimy się o określonej porze, najczęściej jest to nocna pora, między 3 a 3.30 w nocy. Nie chce nam się wychodzić z domu, dokucza nam ból pleców i kręgosłupa. Często mamy też koszmary nocne. Warto też zaobserwować, czy nic w domu się nie dzieje. W domach na ogół stwierdza się działalność duchów poltergeist. Poczynania tych duchów charakteryzują się efektami dźwiękowymi. Może to być stukanie lub szelest. Przedmioty się często przemieszczają z jednego pokoju do drugiego lub znikają. Najczęściej jest to biżuteria i drobne przedmioty. Można zaobserwować też pojawianie się tych przedmiotów. Mówimy tutaj o materializacji rzeczy. Obecność duchów możemy dostrzec poprzez pojawianie się napisów na ścianach, czy też bałaganianie w domu. Zdarza się też często opróżnianie szuflad i rozrzucanie ich zawartości. Przedmioty same się roztrzaskują. Mowa tu jest o przedmiotach wykonanych ze szkła, które niespodziewanie pękają. W domu panuje nieustanna wilgoć. Gaśnie światło, bezpieczniki stale się wypalają. Rośliny schną, a zwierzęta zdychają. Co do zwierząt, rzadko się zdarza, żeby duchy zabijały, ale zdarzały się takie przypadki. W domu zazwyczaj pojawia się plaga much, komarów, karaluchów czy myszy. Słyszymy odgłos spadających kamieni na dach. Zdarza się, że poltergeist bywają niebezpieczne i mogą atakować ludzi. Osoba, na którą rzucono klątwę, nie ma powodzenia. Stale tonie w długach, nie może zaoszczędzić tych pieniędzy, pomimo wielu prób. Tracimy te pieniądze, mamy trudności z pożyczaniem, zdobyciem tych pieniędzy. Nie mamy szczęścia. Mamy problem z znalezieniem partnera lub pracy. Mamy nieszczęście w miłości. Związki są pełne nieporozumień i zazwyczaj kończą się bez wyjaśnienia. Teraz bardzo istotny temat. Często zadajecie mi to pytanie. Jak sprawdzić, czy ktoś nie rzucił na was uroku miłosnego? Charakterystyczne objawy to natarczywe, obsesyjne myśli o danej osobie. Czujemy non-stop jej lub jego zapach, który nie wiadomo skąd do nas dociera. Słyszymy wołanie, tak jakby dana osoba próbowała nas przywołać. Czujemy dyskomfort, ponieważ ciągle myślimy o danej osobie. Marzymy i fantazjujemy o niej. Dotyka nas ciągłe poczucie winy. Robimy wszystko dla danej osoby, tak jakby nic w życiu bardziej od niej się nie liczyło. Nieustannie śnimy o niej i budzimy się o świcie. Dziękuję.